do pozycji. Tak w razie rozumiem, że składy ilościowe pozostałej komisji pozostają w ilości takiej, jak były, po 5 osób, tak? Proszę to pan Kania, proszę. Statut jest aktualny, zapewne jeszcze przy tej kadencji przecież. Statut jest bodajże z 2003 do 2004. Poddaję pod głosowanie, czy koleżanki i koledzy radni są za przyjęciem pozostałych dwóch komisji w składzie 5-osobowym. Proszę o podniesienie ręki, kto jest za. Nie, ja mam inną propozycję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób się wstrzymało. Stwierdzam, że Rada ustaliła skład ilościowy pozostałych komisji na 5 w każdej komisji. Przystępujemy do punktu B. Zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji rewizyjnej. Proszę o poddawanie kandydatów. Pan Świgiński, proszę. Padło nazwisko pana Marka Rutewskiego. Czy pan Marek Rutewski wyraża zgodę? Pan Marek Rutewski wyraża zgodę. Czy są jakieś inne kandydatury? Pan Kamia? Pan Kamia, kandydaturę, poda pan kandydaturę pana Ignacego Rewersa. Czy pan Rewers wyraża zgodę? Pan Ignacy Rewers wyraża zgodę. Proszę o poddawanie dalszych kandydatów. Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, że na przewodniczącej komisji rewizyjnej mamy dwie kandydatury. Pan kandydaci wyrazili zgodę, pan Marek Rutewski i pan Ignacy Rewers. Przystępujemy do głosowania. Przystępujemy do głosowania nad kandydaturą pana Marka Rutewskiego jako pierwszego kandydata. Kto jest za przyjęciem kandydatury pana Marka Rutewskiego na przewodniczącego komisji rewizyjnej? Proszę podnieść ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nikt się nie wstrzymał. A nie. Jeszcze raz, żeby przeciw był. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć. Osiem za, sześć przeciw. Stwierdzam, że na przewodniczącego komisji rewizyjnej został wybrany pan Marek Rutewski. Przystępujemy do naszego tego punktu za zgłaszanie kandydatów na członków komisji rewizyjnej. Proszę o podawanie kandydatów. Pan Kania? Pan Kania zgłasza pana Ignacego Rewersa, kto jest, przepraszam, czy pan Ignacy Rewers wyraża zgodę na kandydowanie? Tak, pan Ignacy Rewers wydaje się na kandydowanie. Proszę o podawanie naszej kandydatury. Pan Świgiński. Pan Świgiński zgłosi panią Wandę Woźniak. Czy pani Woźniak wyraża zgodę? Tak. Pani Woźniak wyraża zgodę. Proszę panie podanie kandydatów. Pan Marek Rutewski. Pan Marek Rutewski zgłosi pana Leszka Fijałkowskiego. Czy pan Leszek Fijałkowski wyraża zgodę? Pan Leszek Fijałkowski wyrazi zgodę. Czy są jeszcze inne kandydatury? Uwagi na to, że nie widzę dalszych kandydatów na stanowisko członka komisji rewizyjnej, podejmę do głosowania.
głosowania. Pierwsza kandydatura pada pana Ignacego Lewesa. Kto jest za? Kto jest za kandydaturą pana Ignacego Lewesa na członka Komisji Rewizyjnej? Proszę podnieść rękę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć za. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. Przegłosujemy już wszystko. Druga kandydatura była pani Woźniak. Kto jest za kandydaturą pani Woźniak? Proszę podnieść ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Czy następna kandydatura pana Leszka Fiałkowskiego? Kto jest za przyjęciem kandydatury? Proszę podnieść ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jesteśmy po głosowaniu. Stwierdzam, że na członków Komisji Rewizyjnej został wybrany pan Leszek Fiałkowski i pani Wanda Woźniak. W punkcie D mamy podjęcie uchwały, nie wiem, ale jakoś tutaj